O, no SD card, ale recording tym razem. Także witam Was umiłowani moi na kolejnym vlogu, na kolejne spotkanie z moją osobą. Dziś jedziemy sobie w trójeczkę, Łukasz za mną i małżowinka też za mną, ale na siodełku, a Łukasz na motorku, na XJ-ce. Dziś po dosłownie tygodniowej przerwie na związanej z niejazdą motocyklem spowodowaną naszym urlopem, także nie dlatego, że się motory psuły czy pogoda się psuła, nie, po prostu pojechaliśmy samochodem na urlop. Pojechaliśmy w takie dość nieoczekiwane miejsce, bo zazwyczaj to się jedzie albo nad morze, albo w jakieś inne góry. Tak, tutaj mały, ale co? Ja przegłosowałem wszystkich, także postanowiłem pojechać w centralną Polskę, tak jakoś mi się zamarzyło pojechać w centralną Polskę i pojechaliśmy, można powiedzieć, nie w całkiem centralną Polskę, ale Świętokrzyskie, dokładnie w sumie do miasta Kielce. Tam mieliśmy swoją bazę wypadową i z tych Kielc jeździliśmy. Fajne miejsce Ela odkryła, znalazła świetne noclegi. Apartment coś tam, zresztą tutaj Wam się wyświetla cała nazwa. Rezerwacja przez Booking był. Apartamenty, takie domki wyposażone we wszystko. Uważaj, Łukasz. Dużo kamyków. Także we wszystko te domki wyposażone, począwszy od łóżek, skończywszy na pralkach, suszarkach, pralko-suszarkach, grillach i... Nie, grilla chyba nie było. Ale były inne rzeczy, które tak de facto są potrzebne do domu. Także śmieszne, że myśmy cały urlop spędzili, jeszcze sobie na końcu popraliśmy i przywieźliśmy wyprane ciuchy z powrotem do domu. To było coś fajnego. A oprócz tego nie tylko te ciuchy, ale też było zwiedzanie. Zwiedzanie było takie właśnie tamtych miejsc. Dla nas najciekawszych. Buzko-Zdrój, no bo ja ze względu na swoją... Na swoje zainteresowania stricte zawodowe, także odwiedziłem sobie Buzko-Zdrój, świetne miejsce, Pacanów, no bo to też takie kultowe miejsce, Krzysztopór, zamek, też fajnie było, co tam jeszcze było, Elżuniu, zamek, o, Sandomierz, zamek Chojnik, tak, dobrze mówię? Chęciny, przepraszam, Chęciny. A, i dom Bartka, tak. Także ten tydzień nam minął jak z bicza szczelił. Fajnie było, ale tylko jak przyjechaliśmy do domu, to Łukasz, mówię do syna, Łukasz, tylko chwilkę podpoczywamy, półtora godziny i na moto. I tak właśnie się stało. Jesteśmy z powrotem na motocyklach i jeździmy, gdzie się przepaliliśmy maszyny. Oczywiście motocykle zapaliły i zagadały. Muszę powiedzieć, że tam motocyklistów było mało. Tam raz czy dwa razy w ciągu dnia przyjeżdżał jakiś tam pan kładem, tam gdzie mieszkaliśmy. A tak to motocyklistów zero, wręcz. Bardzo mało. W pierwszym dniu widzieliśmy tam trzech, z czego dwóch nie było. Z czego jeden miał kask, a reszta to sobie tak jeździło bez kasku. No śmieszne takie, no. Także jazda w ogóle po Kielcach, dla mnie to tam trzeba być takim agresorem, bo inaczej zdominują cię tam lokalsi. Chyba dotyczy to samochodów. Trudno się mi jeździło, ja jestem takim, jakby to powiedzieć, kierowcem, powiedzmy, no nie, że tam jestem niedzielnym kierowcą, który tak woli taką więcej spokojną jazdę, taką uprzejmie, ty mnie wpuścisz, ja cię wpuszczę, to dzień dobry, cześć, ręką ci machnę, a tam to nie hu hu hu, tam się jazda. A w ogóle cała nasza przygoda z urlopem skończyłaby się bardzo prędko, bo tuż zaraz jak wyjeżdżałem z domu, to w tym moim takim dość kultowym miejscu, gdzie tam się zazwyczaj zdarzają wszystkie takie śmieszne rzeczy, no pani mi drogę zajechała, no i się z lusterkami tak troszeczkę czaściśmy, znaczy ja ją wyprzedzałem, a ona zjechała w moją stronę bocznie. No i by mnie pykła. Musiałem na nią trochę pokrzyczeć.
bo po prostu zatrzymałem się tym razem, już nie odpuściłem. Bo pani powiedziała, że jest tu jechała wolniutko, bo tu jest wąziutko. Ja mówię, proszę pani, tu się mijają dwa autobusy. A dla niej było wąziutko. No nie, nie, bo zresztą jak widzicie tu na nagraniu cały ten manewr, bo nagrywam również i w samochodzie. Także manewr nagrany. No to prawie wręcz zepchała kierowcę z naprzeciwka. To police. Zepchała z przeciwka. I potem ja przy wyprzedzaniu w ogóle nie kontrolowała się, mimo tego, że trąbiłem. Zero reakcji, po prostu wyjazd do środka pasa, zajeżdżając mi i uniemożliwiając wręcz manewr wyprzedzania, także trochę tam pojechałem po trawie, a mimo to tak się stuknęliśmy lusterkami. No co zrobić, no takie przypadki chodzą po ludziach. A dzisiaj jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że sobie tak jadę, testujemy z Łukaszem i z żoną Sene SRT Spider, tak? Także może Łukasz coś powie, bo powiem tak, słyszę go jego idealnie, żonę też słyszę dobrze, oczywiście jest różnica w głośności, no bo niestety Ela ma intercom na Bluetooth, tamtym standardowym, takim analogowym, a tutaj jest ten mesh. Niestety oni siebie tam za bardzo nie słyszą. Natomiast ja słyszę Łukasza i ciebie, Elu, idealnie. Na tym to polega. Ciekawe, jak to będzie w nagraniu, jak będzie to odbierane przez nagranie. Czy będę musiał jakieś korekty tu wprowadzać, czy w ogóle się będzie to nagrywało, nie? Na razie kupiłem jedną sztukę, być może zakupię drugą, tak żebyśmy mieli wszyscy byli na meszu i żeby to było, jak to się nazywa, jednosystemowo. Tak żeby ten mesz był tutaj, no ten najnowszy senowski. Żeby dobrze współdziałało. No żeby to wszystko dobrze współdziałało, bo rzeczywiście no niekiedy są problemy, po prostu jak rozmawiamy, czy Łukasz przyspiesza, jedzie przy wietrze, to niestety tamten system kłóci się z tym interkonem i w trójkę dzieją się różnego rodzaju dziwne rzeczy. Ja mam takie dzisiaj trochę lęki w składaniu się, tam było za dużo prostych. No właśnie, mam lęki o ciebie, Elżuniu, żeby tobie się nic nie stało. Natomiast Łukasza tam chyba świerzbi korbka, żeby tą korbkę odkręcić mocniej, co, synek? O, nawet nie wierzyłem. Brakowało mi tego. No brakowało, no jednak tydzień bez motocykla, jak ktoś jest uzależniony, a my jesteśmy od tego uzależnieni, no to trochę tego, to trochę słabo, no. I ten, a dzisiaj przejedziemy sobie, taką małą rundkę zrobimy, co tu się dzieje, co tu się zburzyło, co tu się stanęło. A. W samym Kłodzku i w okolicach. No trochę widać, że jednak tutaj padało. Nam się udało, jeden dzień był taki rzeczywiście ulewy, tam przejechaliśmy przez taką ulewę, bo tam była taka wręcz dla mnie epicka ulewa, bo kuźwa, jeszcze w takiej ulewie nigdy w życiu nie jechałem. No wycieczki nie, no, zresztą nic nie było widać, także włączyłem na tempomacie 6 dych, trzeci bieg i tak pomalutku jechaliśmy sobie na wysokich obrotach. No wszyscy jechali, a niektórzy zjeżdżali na poboczy. Ja tak stwierdziłem, że lepiej chyba jechać niż zjeżdżać. No i to jakoś tam dojechaliśmy, to się tak działo właśnie, jak wracaliśmy z Krzysztopora w stronę Ksiekielc, także taka była dość przygoda. No ale też trzeba spróbować jazdy w takim razie. Najgorzej byłem to na początku, jak tak wiało, nie? Że te drzewa tak wyginęło. Wow. Także było ostro. Także wiadomo, no były przygody, dużo się działo. To Łukasz, ty tak buczysz? Nie, znam mi Audi.
Tak mówię, tu mamy cichutkie motorki. Tam. Ano rzeczywiście, ktoś tam ma spiłowany tłumnik. Ale to dziwne, nie? Jak jedzie za tą samochód, jest głośniejszy niż twój motocykl. A tu mi zleci. Ale ja tam wolę, jak jest cicho. Zazwyczaj te motocykle są głośne. Do tego dźwięku X. Czekaj, co ja mam za silnica, a tu mi wspomniałem. Xila Titanium, no. No, ale ty masz tłumnik, który jeszcze wycisza ten oryginał, bo tu masz założoną końcóweczkę wydłużającą ten zwykły tłumnik, który jest na dole. Tego masz. To końcówka, nie? Końcówka. No i także umiłowani moi, my jesteśmy, jak to się mówi, cały czas w trasie z synkiem i będziemy jeździć. Jutro też planujemy jakąś taką dalszą lub krótszą wyprawę na motocyklu. Zobaczymy, jak tam pogoda. Jeszcze teraz zaliczymy aptekę. Może jakąś kawę? Kawę? No i będziemy jechali do domu pomału. Znaczy, może gdzieś jakiś ładny zachód słońca. Tak jest. No pewnie, pewnie. Trzeba gdzieś pojechać tak, żeby gdzieś się nie pakować w korki. To wtedy będzie fajna jazda. Bo jak będziemy gdzieś się wpakujemy znowu w jakiś korek. No. No właśnie. Za gorąco. Za gorąco. Zostawić już mam. Tak, za gorąco. Ile się. Mam słyszał, bo była w innym pokoju w ogóle. Staniemy sobie obok nowej. Dobrze. No właśnie. Kornecik nowy? Nie, CB 500F. Nie, bo kornecik ma jedną lampę i ładniejszą. Owiewkę? A mi się podoba. To idź kotku, tamten, daj ten kask, powiesimy na lusterku i ten. Także umiłowani moi... O, jaki ładny rozczochraniec. Dzięki za obejrzenie tego vloga. Trzymajcie się do następnego. Pa!